Opel, Mitsubishi czy Toyota cyzelują kształt nadwozia, by swoim autom nadać elegancję bez mała limuzyny, Land Rover Discovery nie udaje niczego. Auto produkowane przez najsłynniejszą na świecie fabrykę samochodów terenowych jest właśnie takie, jak być powinno. Wysokie, kanciaste, funkcjonalne. I póki nie wsiądziemy do środka, nie bardzo możemy uwierzyć w zapewnienia producenta, że jest to pojazd zapewniający komfort podróży całej rodzinie. Napęd zapewnia mu wysokoprężny silnik o pojemności 2,5 litra, turbo doładowany, z chłodnicą ładunku i wtryskiem bezpośrednim. Przy 4000 obrotów rozwija on moc 113 koni. Napęd przenoszony jest stale na 4 koła poprzez centralny mechanizm różnicowy. Na szosie auto uzyskuje maksymalną prędkość około 150 km na godzinę. Land Rover Discovery mierzy nieco ponad 4,5 metra długości i aż 181 cm szerokości. Jest też bardzo wysoki, 197 cm. To chyba rekord w tej klasie samochodów. Takie wymiary oznaczają wygodę podróżowania, ale mogą też niekorzystnie wpływać na zachowanie się auta w czasie jazdy po górskich drogach. Jak jeździ Discovery? Za chwilę. Na razie zajmijmy miejsce za kierownicą. Fotele okazują się wygodne i nawet jakby zbyt miękkie. Kierownica daje się regulować i chociaż siedzenie kierowcy nie posiada regulacji wysokości, możemy bez trudu znaleźć optymalną pozycję za kierownicą. Deska rozdzielcza urodą raczej nie grzeszy, ale wszystkie wskaźniki i przełączniki są tam, gdzie być powinny, po prostu pod ręką. Na konsolecie środkowej przyciski elektrycznie opuszczanych szyb. W seryjnym wyposażeniu klimatyzacja oraz elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka boczne. Dają się one złożyć przy przejeżdżaniu ciasnych bram czy w wąskiej przestrzeni między drzewami. Całe nadwozie wykonano w specjalnej technologii. Jej konstrukcja składa się z zamkniętych profili absorbujących energię zderzenia, a większość poszycia karoserii to blacha aluminiowa, zatem odporność na korozję i zmniejszenie masy pojazdu. W aucie mieści się wygodnie 5 osób, a za tylnymi siedzeniami pasażerowie mają do dyspozycji aż 1300 litrów przestrzeni bagażowej. W Land Roverze siedzi się wysoko, a więc widoczność do przodu jest bez zarzutu. Ciekawe, że mimo iż koło zapasowe zawieszono na tylnych drzwiach, widoczność do tyłu również nie daje powodu do ocen krytycznych. A ma to istotne znaczenie podczas jazdy terenowej. Pierwsze wrażenie po ruszeniu z miejsca to komfort jazdy. Jedna tylko uwaga, oceniając wygodę podróżowania, musimy pamiętać, że Discovery to auto terenowe, tak więc jak na tę klasę samochodu jest w nim raczej cicho, 71 dB przy 100 km na godzinę i 78 przy 130. To wartości zbliżone do podobnych aut innych producentów. Cichszy jak widać jest jedynie Mitsubishi Pajero. Rower przewyższa natomiast konkurentów pomysłowością rozwiązania wnętrza, schowków, półek i miejsc do ulokowania niezbędnych drobiazgów, jak w kabinie jachtu żaglowego. Siatki przytrzymujące pod sufitem, pojemnik między fotelami, szuflady pod przednimi siedzeniami i wiele, wiele innych pomysłów. W sumie nadwozie Land Rovera może stanowić przykład myślenia o wygodzie podróżujących w każdych okolicznościach. Nic dziwnego, w testach prowadzonych przez niemieckie Automotor und Sport uzyskało aż 19 punktów na 20 możliwych, pokonując zarówno Opla Frontierę, jak i Mitsubishi. Na dobrą sprawę auto, które ma jeździć w terenie, a także przemierzać gładkie nawierzchnie szos, trzeba oceniać podwójnie, jak zachowuje się na bezdrożach i jak na szosie pełnej zakrętów. Zacznijmy od tej pierwszej sprawy. Prześwit poprzeczny Land Rovera wynosi 303 mm. To znaczy, że auto może przejechać ponad 30-centymetrową przeszkodą. Idźmy dalej. Maksymalny kąt pochylenia stoku, na który Discovery może się wspinać, wynosi 45 stopni, a więc połowę kąta prostego. Jeżeli dodamy do tego, że samochód może przejeżdżać poprzez przeszkody wodne o głębokości ponad pół metra, to musimy przyznać, że konkurenci z Opla czy Mitsubishi wyglądają pod tym względem nie najlepiej. Ocena zmienia się jednak podczas jazdy szosowej. Układ jezdny Land Rovera skonstruowany został raczej z myślą o bezdrożach. Na szosie, zwłaszcza pofałdowanej, zawieszenie okazuje się za miękkie. W efekcie auto stosunkowo łatwo wpada w nieprzyjemne bujanie się. Nie najlepiej również radzi sobie Discovery z szybkim pokonywaniem ciasnych zakrętów. Daje tu o sobie znać wysoko położony środek ciężkości oraz to miękkie zestrojenie zawieszenia. Nie mieliśmy okazji sprawdzić zachowania się testowanego samochodu na śliskiej nawierzchni, lecz sądzimy, że stały napęd na 4 koła powinien zapobiegać reakcjom wykraczającym poza granice bezpieczeństwa. Oceniając układ jezdny naszego Discovery, często wpadaliśmy w tę samą pułapkę. Zapominaliśmy, że nie jeździmy autem ucharakteryzowanym na samochód terenowy, jak Frontiera czy Vitara, lecz najbardziej klasyczną terenówką klasy średniej, w której kryterium oceny są wytrzymałość i wszechstronność. A te cechy sprawdziły się wielokrotnie podczas udziału tych aut w wyprawach Camel Trophy.
Teraz nieco o osiągach testowanego Land Rovera. Jak powiedzieliśmy na wstępie, napędzany jest on silnikiem wysokoprężnym o mocy 113 koni. Silnik ten uruchamia wszystkie cztery koła samochodu poprzez skrzynię rozdzielczą i centralny mechanizm różnicowy. Skrzynia rozdzielcza posiada możliwość blokady tego mechanizmu oraz dwa przełożenia szosowe i terenowe. Centralny dyferencjał w czasie jazdy po łuku niweluje różnicę w długości drogi pokonywanej przez koła przedniej i tylnej osi, a więc auto nie wymaga korekt toru jazdy, tak częstych na przykład przy nadsterownej Frontierze. Natomiast w ekstremalnie trudnych warunkach terenowych, jak choćby podczas podjazdu pod strome wzniesienie, kierowca niezależnie od włączenia przełożenia terenowego może zablokować centralny mechanizm różnicowy, wykorzystując maksymalne możliwości napędowe pojazdu. Sam silnik zastosowany w testowanym samochodzie wydaje się raczej przeciętną konstrukcją. Do jego zalet zaliczyć należy stosunkowo umiarkowane zużycie oleju. 12 litrów na 100 km średnio w czasie całego testu, to w tej grupie aut wynik całkiem przyzwoity. Troszkę gorzej wypada Land Rover w porównaniu z rywalami pod względem osiągów drogowych. Nie jest to, jak widać, duża różnica. Podobnie zresztą jak i różnice w czasach wyprzedzania na drodze. Nawiasem mówiąc, dane te w autach terenowych nie są tak istotne jak w samochodach osobowych. Tak więc łączna ocena napędu Land Rovera w opinii naszych specjalistów jest pozytywna. W porównaniu z konkurentami auto jeździ minimalnie gorzej po drogach czy autostradach, ale za to lepiej spisuje się w terenie. Na koniec kilka słów o finansach. Discovery w Polsce sprzedawany jest w ramach kontyngentu bezcłowego i trzeba zań zapłacić zawrotną kwotę 1 000 000 starych złotych. Biorąc pod uwagę właściwości użytkowe tego auta i możliwości nabywcze potencjalnych klientów, nie wydaje się nam, by Land Rover Discovery mógł kiedykolwiek zasłużyć na miano hitu polskiego rynku motoryzacyjnego.